Cześć, siłanko, z tej strony Muzyka Typa, witam was serdecznie na kolejnej reakcji na kanał Trezen Kizo, Bledka, Jangle Osia, Oscar 83, Pineska. No niezła ekipa tak naprawdę, niezła ekipa mówię, zobaczyłem to na YouTubie, nikt mi nie pisał o tym, ale zobaczyłem ten kawałek i mówię, dobra, wjeżdżam w to, bo kolaboracja i kombosik na ten kawałek jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawy, więc wjeżdżam drugi odcinek dzisiaj, wy to widzicie prawdopodobnie o 20, taki mam dzisiaj plan. Zobaczymy sobie jak to brzmi, jak to płynie, jak to wygląda, Pineska tytuł. Czyli generalnie chodzi o przypinkę kogoś pod zdjęciem na Facebooku, nie? Czyli dajesz mu pieniążka, nie? Type shit. Nie, tak naprawdę nie jest to w sumie mój światek, jeśli chodzi, no bo Kizo rzadko jest na kanale, chyba był parę razy, bo ogólnie te numery od Kizo spadają z YouTube'a często, że one są chwilę i spadają, więc nie wiem, czy to zobaczycie, czy nie, jak to widzicie, to znaczy nie spadło. Oscar z problemu i Jangle Osia i Bledka. Dwie laski i dwóch typów, nie? Zobaczymy jak to brzmi, jak to wygląda, jak to płynie, jak to brzmi i w ogóle. Jak jesteś nowy na kanale, to suba, lajka i komentarz i lecimy z tym. Pineska by Kizo, Bledka, Jangle Osia, Oscar 83. Win. Jaki beat, co jest? Co to jest za beat, stary? Who made this burger, bro? Autor muzyki, Bemelo. To za ten ziomek, co z Kizo robi, no dobra, to wiem kto. Taki beat, bro! Nie no dobra, ja się już boję jak usłyszę każdego po kolei na tym bicie, nie? Got it, nie no już się boję, ale beat co jest? Jaki beat, ej! Ja się boję odpalić. Dobra, czekaj. Ja się boję odpalić. Okej? Okay? Jestem zhypowany, nie? Piątek, 18 wieczór, coś się unosi w powietrzu. Dwóch barman. I po co te slow-mo? Aha, bo to pewnie się buduje, Kizo buduje i ktoś wejdzie, dobra. Mów na zapleczu, czeka do końcówki meczu. Cicho w centrum, okay. Nie ma ruchu. Storytelling, czeka. Dwóch barmanów czeka, aż się mecz skończy, okej. Okay. Dwóch barmanów na zapleczu, czeka do końcówki meczu. Cicho w centrum, nie ma ruchu. Miasto duchów, nawet nie ma buchów. Myślisz sobie, nie zakładam butów, a tu pod blokiem. Podjeżdżają dwa czarne merce, pod blokiem ludzie w kolejce, yeah! Pod domofon VIP 0700, przy windzie chłopco ma dziarę na ręce. I chwa 2 metra, ekipa MTS jest wyrośnięta. Yeah, what the fuck? Czekaj. Do tyłu, run and back. Pod blokiem, i podjeżdżają dwa czarne merce, pod blokiem ludzie w kolejce. Pod domofon VIP 0700, przy windzie chłopco ma dziarę na ręce. I chwa 2 metra, ekipa MTS jest wyrośnięta, yeah. Przejmujemy wszystkie piętra, będzie skakane, strasznie będzie potrzebna. Dawaj gość. Ej nie, jeszcze czuję, jak stary się cofnął, to nie wiem 1992 disco polo i tego, nie? I kolorowe kurtki tutaj przyjdzie, nie? MTS jest wyrośnięta, przejmujemy wszystkie piętra. Będzie skakane, strasznie będzie potrzebna. Dawaj yeah, okay. Do ślicę! Drzwi otwiera uśmiechnięty DJ. Hello. Mówi do mnie, witam okay. Na epizie yeah. Mówię spoko, zostaję na tydzień. Akurat wróciłem z szansę Lizę. Więc podbijam świeży i pachnący. Przyszła sama, bo by był zazdrosny okay. Dzwonią jej siostry. Gdzie to się idzie? Przyszła sama, bo był zazdrosny, nie? Toxic fucker moment, nie? Mówi do mnie, witaj na Ibizie. Mówię spoko, zostaję na tydzień. Akurat wróciłem z szansę Lizę. Więc podbijam świeży i pachnący. Przyszła sama, bo by był zazdrosny. Dzwonią jej siostry. Gdzie to się idzie? Blok, który stoi krzywo jak wieża w Pizie. Albo dobra, wysyłam ci pienaskę. To jest stary, wiesz jaki mam feeling? Jakbym słuchał stary Little Big, albo jakiegoś Tomiego Kasza stary. To jest 10 rzeczy na sekundę, które są dziwne i inne. Wiesz o co chodzi? Jakiś... Wiesz, ale to nie jest chaos stary, bo to jest taki, you know? Chaos, nad którym wisi ręka, wiesz co chodzi? Ej, ale Kizo wjechał? Wow. No i to nie jest stary, wiesz, czeka na z Dolce Vita, tylko to jest kurwa Dolce Pizda, nie? I to wjeżdża na full pizdę, nie? Na razie mi się podoba, tak szczerze, na razie mi się podoba. Nie spodziewałem się tego. Oj krzywo, jak wierzę w Pizie? W Pizdzie. Albo dobra, wysyłam ci pienaskę. No dzięki, nie? Poszło. Gdzie jest imprezka? Nie no, Bledka jest za słodka, stary. Bledka to... Ten numer to wiesz co chodzi? Ten numer ma takie wielkie jajca, nie? Wiesz co chodzi? To jest taki numer pod jaja. A Bledka, stary, wchodzi jak tego, jakby piosenki Finasza i Ferba. Bledka wchodzi jak Fredka, wiesz co chodzi, nie? Że wchodzi na imprezę i bierze mikrofon i nabija, nie?
jakoś mi to nie pasuje na razie. No offense oczywiście, no offense, no offense. Na razie nie, ale ona jest taka za miękka i za słodka, na to mi się wydaje, na tym beat. No chyba, że zaraz się wpierdoli stary na trapa, nie? Zacznie napierdalać, wiesz co, skakać po suficie, nie? To może, okej. Poczekaj na eska. Dobra. Leci pineska. Ja, ona jest za słodka na to, stary, wiesz co chodzi? To jest ten moment, kiedy robisz gangsterską imprezę w szkole ze swoimi kolegami, Andrzejki, i nagle przychodzi przewodnicząca klasy i próbuje się z wami bawić, nie? Mam taki feeling, mam, nie, jak tego słucham, przysięgam, nie? No offense, of course, no offense, ale ona jest za słodka na to, wiesz co chodzi? To tak jak... Jakie inne jeszcze porównanie? Co by tu znaleźć? Czekaj. O, że jesteś na imprezie, stary, jakieś na mieście, nie wiem, powiedzmy na Śląsku, mieszkam to w Katowicach, jest jakaś duża impreza i nagle przychodzi twoja koleżanka z klasy, która ma najlepsze oceny i tak, wiesz, ej, dawaj, bawimy się, wiesz co, dodaj wszyscy taki... Wejścia, nie ma już miejsca, kto tu w ogóle mieszka? Być czy nie być? Okay. Żyć czy nie żyć? Później kurwa, teraz piątek jest, więc wyjść czy nie wyjść? Daj pineskę, Uber wezmę, będę pić i bredzić. Alarmowy na psach się rywa, Oskar dobrze zrobi. Zgredzi. Może spotkam dzisiaj misję sieni. Wytrawny gracz, nie sweetnie semi. Okay. Może styknie mi na razie, a może nie styk. Ej, dobrze, bo on zrobił tutaj taki zabieg, że on tak wjechał bardzo pomału i jakby z wersu na wers coraz szybciej i się przyspiesza. Ale i tak, na razie, stary, Kizo mi się najbardziej podał. Przecież Kizo na takim badasie wjechał. Kizo wyciągnięty jak z filmu, stary, wiesz o co chodzi? Kizo... Jak Kizer się wpierdolił na scenę batonu, wiesz o co chodzi? Bro, like, ej, Kizo mi się fuj podoba akurat. Bo Kizo tak napierdala, to jest bit pod napierdalanie, wiesz o co chodzi? Tutaj musisz mieć tą jebaną energię, to musi mieć ta energia, stary, nie? Jak jest energia, to jest rozpierdol, bo ten bit tak bardzo pozwala i daje ci się wyzwolić, stary, na tym pierdolonym bicie, że... Szalone to jest. Wytrawny gracz, nie sweetnie semi. Sorry. Może styknie mi na razie, a może nie styknie mi. Mogę coś ściemnić, ale... Okay. Mam resztkę bakterii, tych HCPN i setów menu. Jebać ciszę z windy, słyszę, że to Fred Again. Okay. Może styknie... Ej, ten Fred Again wam powiem. Nie wiem, czy to jest DJ, to jest jakiś ziutek, ja nie znam, znaczy kojarzę jego muzę, jakieś tam numery popularne kojarzę. Ale ten Fred Again wam powiem, dużo Polaków go słucha. Bo nawet go widziałem na Spotify Wrapped, ten Fred Again, bardzo dużo osób jakby go słucha i lubi, nie? To jest niesamowite. Setkę w menu, jebać ciszę z windy, słyszę, że to Fred Again mix. Może styknie mi na razie, a może nie styknie mi. Okay. Jedno się nie zmieni. Gdzie jest imprezka? Na! Czekaj na SK. I Fredka wjeżdża, nie? No przepraszam cię, Fredka, przepraszam cię z całego serca, nie? Ale... Ona ma za dobre serce, żeby na tym nawijać, wiesz co chodzi? Kizo powinien na ten... Oskar spoko, podoba mi się Oskar. W sensie, fajnie też zbalansował, nie? Że to nie jest aż takie, że... Daję ci tutaj, daję ci tutaj, daję ci tutaj, wiesz co chodzi? Że różne ci bodźce do głowy wjeżdżają. Ale... Kizo na ten track powinien wziąć, nie wiem, Okiego, stary... Pushera i Malika, nie? I napierdalać cały czas, nie? Trapu, trapuwe, nie? To by było najmane. Gdzie jest imprezka? Poczekaj na eska. Leci pineska. Trzymaj, Breska! Wejścia! Na, like! Ona, no dobra, już nie będę się po to. Nie ma już miejsca! Kto tu w ogóle mieszka? Przerad windę, ziomal, to jest siódme piętro, wiem, że będzie piekło. Okay. Już mi rośnie ten, odbijam całą bandą, wbijam całą bajlą na głośniku, bled... Ja pierdolę, Kacper Bońskiem po co? To jest najlepsza para influencerów. Ziomal, to jest siódme piętro, wiem, że będzie piekło. Już mi rośnie ten, odbijam całą bandą, wbijam całą bajlą na głośniku, bledka, kiz odduszno parno. Dziarane byki odpalają hero. No! Świry piją tanie wino. No! Lepsze niż u Tarantino. Widzicie, o co mi chodzi, że to jest ten kontrast, stary, że Jangle Osia jest tą złą dziewczyną z klasy, która się słabo uczy i ona już jest na tej imprezie, a bledka przychodzi i jest taka mądra i trochę, wiesz, próbuje się dopasować, co nie? A Jangle Osia właśnie jest tą złą dziewczyną z klasy, co ma słabe oceny i pali za garażami, wiesz co? I dlatego tu pasuje, nie? Będzie piekło, już mi rośnie ten, odbijam całą bandą, wbijam całą bajlą na głośniku, bledka, kiz odduszno parno. Dziarane byki odpalają hero. Moje drogie świry piją tanie wino. Okay. Fabuła lepsze niż u Tarantino. Okay. Te piękne chwile nigdy nie przeminą. Kanabis, ananas i pina colada. Mieszkania na balkon, wyborna zabawa. Okay. Na Bałtyk rozkładam parawan. Sąsiad nie wierzy, co tu się wyprawia. Jestem chyba gdzieś w GTA. Miasto aniołów jak w GTA. No, like... Damn, what the fuck? Ten klip chyba nie powinien być na YouTubie, tylko na innej stronie. Na RedTube powinien być, nie? Ej, ale ogólnie... Jangle Osia poczuła to, nie?
Angla Osia to poczuła i to słychać, nie? To jest właśnie ta bad bitch, nie? Sąsiad nie wierzy, co tu się wyprawia. Jestem chyba gdzieś w pieder, a miasto aniołów jak w gieter, a na językach ludzi obce DNA. Gdzie jest imprezka? No to jest takie cieplutkie, nie? Tutaj trochę mam ochotę, nie wiem, być gejem, nie? W tym momencie, ale okej, okay, przeżyję. Gdzie pineska? Zrobiliście sukces Syriana, to jest taka pizza od Kizu, nie? I on mnie Mr. Krycha, taki popularny youtuber. Gdzie jest imprezka? Poczekaj na eska. Leci pineska. Tam gdzie Kizu i Bredka. Gruba imprezka. Będziemy od wejścia. Nie ma już miejsca. Kto tu w ogóle mieszka? Nie, ona ma za dobre serce, nie? Ale tak szczerze? Każda kobieta, dobra, nie chciałem powiedzieć, dobra, powiem to i tak. No może nie każda kobieta, ale kto się zna z Bemelo, w sensie kobiety, które się znają z Bemelo, muszą mu zrobić haktua na kutasa i obciągnąć mocno za ten beat, naprawdę, bo ten beat jest pojebany. Ja tego nie powiedziałem, to powiedziałem na Palonym TV. Nie no, kozak, w sensie, kurwa, tyle radości mi dał ten numer, stary, tyle szczęścia miałem go słuchając, że to jest pojebany, tak szczerze. Tyle dopaminy mi dostarczył, stary, neuronu włączył, ale jakbym tak miał chronologicznie zrobić, oczywiście, to tylko moja opinia, to Kizo najlepiej, Oskar, Leosia, Bledka, no, taki męski beat, wiesz o co chodzi, że tu musisz posiadać jajco i kutasa, żeby dobrze napierdalać. Chociaż Angle Osia z tymi jajnikami też dała radę, wiesz o co chodzi, więc Angle Osia też spoks, w sensie też jakby widać, że była tą złą dziewczyną w szkole, nie? Że nie chodziła do szkoły i w ogóle i paliła szlugi i w ogóle. Nie wiem co jest tą szkołą mam dzisiaj, ale po prostu ten klip daje mi vibe szkolnej imprezy, kurwa, Andrzejek jebany, kiedy nauczycielka wyjdzie, bo się najebała ponczem, nie? W amerykańskim filmie. Type shit. No, czy to jest dobry kawałek? No kurwa... Na pewno jest wesoły, energiczny i dał mi w kurwę energii słuchając go, nie? Więc jakby mi się podoba, bo dużo dopaminy dostarcza i jakby rozpierdolił mnie na krześle praktycznie. Ale ogólnie, to nie jest tak całością mi się podoba. No mi się w chuj podobała zwrotka Kizo, zwrotka Oscara i część dla osi, ta taka szybsza mi się podobała. No offense do Bledki, jeśli to oglądasz, to całuje twoje serce. Pozdrawiam cię serdecznie. No mocny kawałek, no mocny. W sensie w kurwę dużo się tu działo, dużo energii mi dostarczył. Fajne, no kurwa, fajne? Nie wiem, czy bym słuchał, no odpaliłbym z nawenek, jakbym był na siłowni, stary, jakbym se grał w LoL'a. I'm in, ale duże mordo w ogóle, to aż się w lampie odbija, kurwa, dobra, kończę. Dajcie tam co myślicie o kawałku, dajcie suba, lajka i komentarz, jak jesteście nowi i zostawcie w komentarzu. Wielkie, wielkie pozdro, wielka miłość, got it.